Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w ramach Zielonej Strony Trefla udało nam się zrealizować tak wspaniały projekt, który właśnie tutaj dzisiaj otwieraliśmy. Naprawdę serce rośnie, jak widzimy to wszystko, co się dzieje tutaj naokoło, jak lokalna społeczność odbiera to, co robimy. Zaimplementowaliśmy tutaj bardzo dużo stanowisk edukacyjnych, ale zarazem wpletliśmy to bardzo sprytnie ducha Trefla poprzez grę. Grę, która integruje, łączy, uczy, no naprawdę coś wspaniałego. Bardzo fajnie, jest bardzo, bardzo ciepło to wszystko odbierane. No ja jestem osobiście bardzo dumny z tego, co tutaj zobaczyłem. Nie spodziewałem się, że aż tak potrafimy się wpleść w lokalne środowisko, a zarazem pokazywać naszą ekologiczną stronę jako firmy. Już dowiedzieliśmy się nieoficjalnymi kanałami, że wzbudziło to, co tutaj się wydarzyło, ogromne zainteresowanie i de facto co tydzień są już planowane wycieczki na właśnie świeżo otwartej trasie. Bardzo cieszę się, że dostałem to zaproszenie i że mogę brać udział. Tutaj jest widoczne, że Trefel dba się nie tylko o sport, ale też o środowisko. I myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo fajne. Troszeczkę zmęczony jesteśmy, ale do tej pory było naprawdę fajne. I bardzo dziękuję. Jak dobrze wiemy, ekologia jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Jakby stosuje wiele zasad ekologii. Jeżeli chodzi chociażby o segregację śmieci i takie różne inne rzeczy. I jakby cieszę się, że mogłem wziąć udział w takim wydarzeniu, jakim była tutaj otwarcie tej ścieżki. Udało mi się również zasadzić drzewo. To jest, myślę, fajnym symbolem, który pokazuje, że jednak ta ekologia jest ważna. I mam nadzieję, że drzewo wyrośnie pięknie i będzie kiedyś moim podpisem, że tak powiem.